Cześć, dzisiaj na śniadanie mamy coś innego, próbuję czegoś nowego. Będę robiła placki jogurtowe z truskawkami, więc zobaczymy, jak mi wyjdą. Mam nadzieję, że będą dobre i co najważniejsze, będą mieć kogoś smakować. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, so alone. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself now and then I'll try to. Hej, jeszcze się wam dzisiaj nie pokazywałam we vlogu. Ich cały dzień dla was gotuję. Znaczy, cały vlog chyba dla was gotuję. Co chwilę coś robię, co chwilę wam coś pokazuję. A teraz Klara mi nie do końca daje cokolwiek robić. Cieszę się do aparatu. No co? Chciałabyś, żebym ciebie nagrywała, tak? No a teraz robię kotleciki na obiad i zaraz wychodzimy na spacer. Więc jak wrócimy ze spacerku, to już będą kotleciki na obiadek. A tu Klarcia siedzi i mi towarzyszy. A robię dzisiaj takie jedzonko. Patrzcie, jak ja sobie ubiera ładnie sam. Już duży chłopczyk. Sobie sam poradzi i odkłada tutaj. Mama posprząta. But I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. Ale mam dziwny dzień, taki zalatany. Znaczy, co, chcesz wyjść z wózka? Ale jak ty wyjdziesz z wózka, to będziesz z drugą stronę. To idziemy do parku, to cię wypuszczę. Przekupstwo pierwsza klasa, trzeba było dać dziecku paluszki, już jest okej. Okay. Aha. Klarcie nie dam paluszków. Ale mam dzisiaj taki dzień, że dużo robię i dlatego ciężko mi było nagrywać. Najpierw montowałam dla was filmik, później robiłam obiad. Śniadanie też mi długo zajęło, bo robiłam z przerwami długimi, bo dzieci mi po prostu nie dawały skończyć. Mamy już 15:30, ale zazwyczaj nie chodzę o tej godzinie na spacery. Zazwyczaj już wracam do domu właściwie, ale że dzisiaj nie byliśmy. A nie jest taka zła pogoda, nie jest co prawda tak super jak wczoraj, ale jest fajnie, więc postanowiłam, że wyjdę z dziećmi, nie będę przecież siedziała z nimi cały czas w domu. Skoro mamy ładną pogodę, pójdę się, przejdę chociaż na te pół godziny. Zaraz Dominik wróci i później muszę jechać do sklepu, bo myślałam, że zrobię to z dziećmi, ale jednak wolę pojechać sama i wszystko załatwić. Sama. Wiecie, jak to jest z dziećmi w sklepach. Jeszcze jak jestem sama z nimi. Sama z nimi, w sensie, bo jakbym była sama, to by było ok. Sobie wyszedł, mogłam wziąć pojedynczy wózek. Bez sensu, mama wzięła podwójny. Co tam patrzysz? Przed chwilą robiłam te klipy, żeby dodać do filmiku i zostawiłam tam aparat i on cały czas krzyczał. Myślał, że zostawiłam. Nie ma? Teraz powiedział nie ma. Mama wzięła już. Ja już się... No mam tutaj, widzisz? Ręce trzymam. Tu był, tak? No, położyłam na tym kamieniu. No, jakie... O, jaki kamień!
tup, 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 tup i hopa. Co ty robisz? A, kamyczki zbierasz. No tak, ulubione zajęcie, zbieranie kamyczków. Wow, ale rzuciłeś. Ej, ale możemy iść w drugą stronę? Chodź tam, Jasiu. Tam. On oczywiście musi iść tam, gdzie ulica, nie? Standardowo. On po prostu kocha się patrzeć na auta. No idź! Chciałam sobie z Jaśkiem robić zdjęcie i mi uciekł. A to ty jesteś. Dzisiaj się nie malowałam, więc sorry. Ale mi się nie chciało. I mi się aparat rozładowuje, więc długo dla was nie ponagrywam, no niestety. Będę musiała podładować, jak wrócę do domu, żeby was zabrać na zakupy ze sobą. I Jasiek będzie zaraz wyrzucał wszystko, co znajdzie na podłodze, znaczy na ziemi. Jasiek, twój. O, przynajmniej nie dotyka. No dobra, sprzątaj, sprzątaj. Po co zamiatać liście? Jak można je pojedynczo wyrzucić do śmieci? Jasiek próbuje przewrócić drzewo. No, no spoko. Ja jak byłam mała, tutaj przychodziłam z babcią się bawić i jeździć na takim jakby rowerku, coś takiego. No ja jeździłam, babcia mnie tutaj zabierała, bawiłam się w tym parku i jeździłam sobie na takim rowerku jakby. A teraz Jasiu tutaj chodzi i się bawi. No co? Gdzie chcesz iść ze mną? No chodź, idziemy. Idę z tobą, idę. Nie martw się. Nie zostawię cię. Nie ma takiej opcji nawet. Biega, biega. Ale niech sobie pobiega. Siedział do 15 w domu, więc teraz niech korzysta z wolności. Tylko muszę biec za nim, bo tam ulica, ale jest górka, więc nie zdążę wybiec. A w tym parku swego czasu też bardzo dużo przesiadywałam z Dominikiem. Przyjeżdżał do mnie na wakacje rowerem. Jeszcze nie byliśmy razem w ogóle. Jeszcze nie myśleliśmy o tym, że będziemy razem. Ja mu pomagałam podrywać inne dziewczyny. I siedzieliśmy sobie tutaj w tym parku. A teraz chodzę z jego dziećmi. Z naszymi dziećmi na spacerek tutaj. Jasiek, nie idziemy. Ja tutaj nie przejdę, bo tu są krzaki. No, może kiedyś dojdziemy do domu. Przy dobrych wiatrach. Ale muszę się tylko tu pilnować, bo auta tu jeżdżą, a ja się tak boję. Dobra, odezwę się już, jak sytuacja będzie bardziej stabilna. Usiadł sobie i siedzi. O, już nie, nie, już nie siedzi. Ale Klarę mi obudził. Się boję o niego, a on sobie wybiega na ulicę. Masakra. Przydałaby się taka smycz dla dzieci. Wiecie, o co mi chodzi. Siedzi, Janiunio, już nie siedzi. Boże, zawału dostanę, przysięgam. A Klara już nie śpi, no świetnie, spała po prostu 10 minut. Jestem... O, niewyraźna. Jestem z dziećmi na górze, już wróciliśmy ze spacerku. Leżę sobie teraz na łóżku, Jasiu się bawi. Klarcia leży koło mnie. I już nie chce mi się jechać do tego sklepu. Dominik przyszedł, ale jeszcze nie przyszedł do nas na górę. Jest na dole. Zaraz mi przyniesie herbatkę, napije się ciepłej herbatki i może mi przyjdą chęci, żeby pojechać, ale tak mi się nie chce. Odechciało mi się, jeszcze mam popsuty humor po prostu. Jedna mała rzecz i może popsuć humor. Po prostu to jest... Ja niestety taka jestem, że mi łatwo zepsuć humor. No ale tutaj jest moja Klarunia kochana. Jutro idziemy podpisywać umowę z deweloperem. Więc wiecie, akt notarialny i te sprawy, więc się strasznie cieszę. Co, Klarunia? Jesteś gwiazda, wiesz? Nie chce mi się jechać do sklepu, ale Domin mnie zmusza. Co? Mówię do kamery, że mnie zmuszasz do jechania do sklepu. Nieprawda. No wiem, że nieprawda. Ale co z tego? Nie wiedziałeś, że wszystko, co jest w internecie, to jest prawda? Nie? Co zrobił, Jasiu? Bierze. O!
Wybudujemy wieżę. Co? Klarcia? O, ja mam już rozpięty rozporek, bo już brzuszek mnie boli. Od zapiętego. O, tak. Najadłaś się, matka. To cię boli. Domin mówi, że zrobiłam dobry obiad, a jak Domin mówi, że dobry obiad, to dobry obiad. Chociaż nie powiedziałby mi nigdy, że jest niedobry. Prawda? Żebyś mi nie powiedział, jakbym zrobiła niedobry obiad? Powiedziałbym ci. Nie powiedziałbym. Żeby drugi raz nie zrobiła. To czemu mi jeszcze nigdy nie powiedziałeś? Co? To czemu jeszcze nigdy mi nie powiedziałeś? Bo był zawsze dobry. Tak, zawsze dobry, no na pewno. Takie bajki to nie mi. O Jezu, jak mi włosy stoją w każdą stronę. Ale dzisiaj postanowiłam, że w końcu przejrzę rzeczy Klary. Mówię do kamery do innej pyta. W końcu przejrzę rzeczy Klary i chcę je wystawić na sprzedaż. Więc jeżeli ogarnę to, tą sprzedaż, zanim złożę tego vloga, to dam wam link do tych rzeczy. Jeszcze nie wiem, gdzie będę je wystawiała, ale dam wam link. Będzie w opisie. Jakby co, jakby ktoś był zainteresowany i to będą ubranka rozmiar 50, 56 i 62. I to będą naprawdę takie fajne ubranka założone na czasem nawet raz, albo wcale. Więc jak nowe. Co wy robicie? Ej, ale wpuść siostrę tam. Wpuść tam siostrę. Wstać ją do mnie. Wow! Super! Hop, brawo, brawo! Tata im zrobił bazę i dzieci się cieszą. No. Cieszą się dzieci. Starcia, ty się też cieszysz, czy chcesz uciec? Chyba już chcę wyjść. Ale Jasiu zadowolony. Jasiu, mogę wejść do ciebie? Mogę wejść? Nie mogę. No okej. Okay. Jakie zabawki. Idziesz po zabawki? Jakie zabawki. To chyba wiem, gdzie ja śpię dzisiaj. Chyba ty tu śpisz dzisiaj. Cześć. Klara ma wejść. No dobra, proszę. To jest już Klarcia weszła. No. Kochany Braciszek. Ona tam klepie, żeby ona położyła. Super, Jaś! Brawo, brawo! Aha. O! Fajnie? Uwaga na siostrę, Jasiu. Uważno. Dobra, jesteśmy wszyscy w bazie. Znowu trzymaj Klarę. Klarę, ale... O jajku! Jasiu! Brawo, Jajku! Ty jesteś kochany brat. No nie wierzę. Super! Utowi, trzymaj Klarę. Ona nie wie, co robi. Brawo, Jasiu! O, no ją kochają. Piąteczka, Jaś, piąteczka. Czekaj, najpierw obniżę rękę. Co, kochany mój? Ale super, masz bazę, Jaś. O, Jaś się kładzie. Bądź nie kąpać. Nie myślałam, że nagram dla was tą wieczorną rutynę, o której mówiłam ostatnio. Ale nie dzisiaj. Może w czwartek. Tak, w czwartek to nagram. Postaram się przynajmniej, bo dzisiaj po prostu najzwyczajniej w świecie jestem tak zmęczona, że nie chce mi się. A po drugie, dzieci jeszcze nie śpią, a wolałabym już nagrać, jak dzieci będą spały i wiecie, Dominikowi będzie łatwiej. Nie będzie musiał się zajmować Jasiem i Klarą już zmęczonymi, bo to jest ciężko, wiecie, jak dzieci są zmęczone. A on jest po pracy, więc no i tak się ładnie bardzo opiekuje dziećmi, co zresztą widzicie. No,
Nie chcę go obciążać dodatkowo. Dobra, i tak ja się strasznie długo kąpię, więc jakbym miała jeszcze coś nagrywać, to z półtorej godziny jak nic. Śpią. Ja mówię trochę ciszej, żeby Klary nie obudzić. To mi sobie gra. A ja teraz będę oglądała te ciuszki. Przeglądała. I będzie mi smutno pewnie. Będę chciała wszystkie zostawić, ale nie mogę. Nie ma miejsca na nie. Bez sensu trzymać. Lepiej sprzedać i kupić jej jakieś nowe. No, dobra. Więc idę oglądać. Na pewno zostawię to. Po prostu musi to zostać. Uwielbiam tą sukieneczkę. O. I tak mówię o nas każdym dziuchem, który wyjdzie. Nieprawda. No, co takie słodkie i z każdym ciuszkiem mam jakieś wspomnienie. No, przykro tak. Dobra, tam zostawiam, ale resztę już sprzedaję. Okej, posprzątałam w jednej szafce, ogarnęłam tam ciuszki Klary i się zmęczyło. To mi się ze mnie śmieje. Ale nie chciało mi się tam stać, po prostu zaraz do tego wrócę. Jak mi się będzie chciało. A teraz oglądam sobie Okcie i Kapiegu. Jak nie znacie, to wpadajcie, bo nie wiem dlaczego, ale mają mało subskrypcji, patrzcie. Ja ich oglądam z ponad rok chyba. Nie wiem, kurde. Czekajcie, może sprawdzę. Ale długo ich oglądam i uwielbiam. Nawet płakałam na ich filmiku. Czekajcie, pokażę wam na który. O, płakałam na... No ej. Płakałam na tym. Na tym, o. No kurde. Na tym. No ale czekajcie, chciałam zobaczyć, do którego filmiku ja ich oglądam. Pamiętam, że trafiłam na ich kanał, bo chyba obstawiam, że to była Okcia. Skomentowała mi filmik. Ojej, ale ja nie pamiętam, kiedy to było. Na pewno już dawno, dawno. I to było jak ja byłam w ciąży z Klarcią, więc możliwe, że z rok ich już oglądam, ale uwielbiam naprawdę. Jak widzę, że dodali filmik, to zawsze muszę oglądnąć. Więc widziałam wszystkie. No na pewno rok, bo pamiętam jak mówiłam Dominikowi o nich. O, od tego filmiku ich oglądam. Tak, pamiętam, już mi się przypomniało. No więc wpadajcie do nich. A ja teraz już chyba skończę ten filmik. Może zacznę go montować, zobaczymy. Ale jest która godzina? Nawet nie wiem. 22:40, więc w sumie jeszcze wcześnie. Zobaczymy, co tam ten, ale jutro jedziemy. Cześć. Co nie jedziemy mam. Jutro robić? No przestań, nie możesz dać pauzy? Nie. Nie kłam, to nie jest taka gra. Możesz dać pauzę. Idziemy jutro podpisywać wszystko z mieszkaniem. I będziemy mieć mieszkanie, Domi. Nie wszystko. Wszystko. Cały akt. No to już jest, że masz mieszkanie, tak? Że już jest twoje. Co? Dostaję je za darmo? No nie no. Musimy jeszcze podpisać umowę o kredyt. Dobra, Boże. Czekaj się szczegółów. No, chodzi, no będzie nasze przecież, tak? Już wszystko jest załatwione. No, tak. Tylko będzie jeszcze przeniesienie własności. W październiku. I wtedy będzie już takie na 100% nasze. Teraz jest na 99%. Nie no dobra, nie, bo jeszcze trzeba spłacić kredyt, to jeszcze nie. To jest takie, no trochę jest nasze, tak? Bo tam wkład własny trzeba było dać. No. Ale nie 100%. 100% będzie jak spłacimy kredyt. Tak to wygląda. No ale cieszę się. No tak, oczywiście, że tak. No. W końcu. Ciekawe, kiedy nam klucz odda. No, bo jak najszybciej. No. W czerwcu nie to. Ale ja coś wątpię w ten czerwiec. A ty? Co obstawiasz się kiedy? Może sierpień bardziej. No, byleby nie wrześ.
trochę późno. Chociaż i tak nie możemy się wprowadzić wcześniej niż w październiku. Pod koniec października, w listopadzie. No, to są bez sensu, no. Byle więcej kiedy to zajmować. No. Fajnie tam było coś robić na bieżąco. Znaczy wiesz, jakbyśmy dostali klucze, to pewnie będę tam codziennie. Dobra, no, więc ja kończę ten filmik. I do zobaczenia już jutro, bo znaczy będę jutro nagrywała. Więc tak, pa pa. Amin, powiedz pa pa. Pa pa. Like the moon needs the sun, we don't care about the others.